Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Uderzające jest, kiedy otwieramy ten fragment pierwszego listu do Koryntian, uderzający jest sam jego początek. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem i którą przyjęliście. Rano otwarłem sobie ten tekst i zawsze też patrzę, w jaki sposób ten tekst przetłumaczył święty Hieronim. Hieronim tłumaczy: czynię wam znaną. Czynię wam znaną Ewangelię, którą wam głosiłem. Najwyraźniej są takie fragmenty Ewangelii, może są takie wymiary Ewangelii, których nie sposób jest usłyszeć tylko raz. Są takie wymiary Ewangelii, które trzeba głosić nieustannie, ciągle na nowo i na nowo. Nie można się zadowolić tym, że się tylko kiedyś po raz pierwszy to usłyszało. Jest bardzo ważne, żeby znać ten fragment Ewangelii w sposób aktualny, w sposób świeży, ponieważ to jest tak ważny wymiar Ewangelii. I że to jest bardzo ważny wymiar Ewangelii, to zaraz czytamy potem w następnym akapicie. Przekazałem wam na początku, co znowu można by było przetłumaczyć, przekazałem wam jako pierwsze. Przekazałem wam jako pierwsze. To, co przejąłem.
że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Nie. To pierwsze papież Franciszek podkreśla, że trzeba rozumieć nie tyle w wymiarze czasowym, co w wymiarze jakościowym. Tak? Nie w wymiarze czasowym, że tak zostało powiedziane, musi być powiedziane na samym początku, a potem mówimy rzeczy drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, aż do setnych, nie? Ale jako pierwsze było powiedziane, że Jezus Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Nie? Powiedzieliśmy na początku, pierwszy raz, a potem już mówimy o wszystkim, aż po budowanie parkanu kościelnego albo po fundację dzwonów. Nie? No to wszystko ważne jest. Zrozumiemy, że na początku trzeba było powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Potem mówimy o wszystkim innym. Nie. Papież podkreśla, że ta prawda, która jest pierwsza nieustannie, jest fundamentalna właśnie w każdym kolejnym momencie. Dlatego musi być przepowiadana w sposób aktualny, dlatego musi być w nieskończoność przypominana, przywoływana, czyniona znaną w każdym momencie, a już na pewno w każdym jakimś momencie istotnym, który oznacza jakąś zmianę albo jakąś nowość. Nie? O, tworzymy krąg domowego kościoła. To musicie usłyszeć tę prawdę. Tak, nie możecie wybudować tego kręgu bez tego fundamentu. I trzeba go uczynić na nowo znanym. Nie? W tej chwili znanym, w tej chwili aktualnym jest synod. Dobrze, nie można zacząć synodu od czego innego, jak od przypomnienia tej prawdy. Ona musi być pierwsza. Ktoś przygotowuje, nie wiem, się do zawarcia małżeństwa. Od czego ma zacząć to przygotowanie? Od tej prawdy. Ktoś wchodzi w posługę diakona. Jeszcze są całkiem świeżutcy. Nie? Zaczyna posługę diakona w kościele. Co musi być położone jako fundament? Ta prawda, która jest pierwsza. Nic innego. Za każdym razem jest pierwsza prawda fundamentalna, która ciągle musi być czyniona znaną. Nigdy nie można powiedzieć, słyszałem to już wystarczająco dużo razy. I ta prawda tak ważna, która jest fundamentalna w każdym momencie, została przez Pawła prosto wypowiedziana, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Został pogrzebany. Że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Ta prawda musi być przypominana mi codziennie. Dlaczego codziennie? Najprostsza odpowiedź byłaby taka, dlatego że ja codziennie grzeszę. I ponieważ codziennie jestem grzesznikiem, to codziennie potrzebuję usłyszeć tę nowinę, że Chrystus zgodnie z Pismem umarł za moje grzechy. Nie dlatego umarł, że go dopadli Piłat, Herod, faryzeusze i tak dalej. Umarł zgodnie z... To Pismo mi objaśnia sens śmierci Jezusa. Pismo mi objaśnia. A Pismo mi mówi, że On umarł za moje grzechy. Ja potrzebuję to słyszeć, ponieważ potrzebuję to słyszeć codziennie, bo codziennie jestem grzesznikiem. Święty Augustyn tak mówił bardzo pięknie, że codziennie potrzebuję lekarstwa, bo codziennie jestem chory. Jeśli mam tę świadomość, że codziennie jestem chory, to
Nie potrafię żyć, jeśli nie ma codziennie odpowiedzi na tę moją chorobę. Nie dam rady funkcjonować. Moją chorobą jest mój grzech, ale jest odpowiedź na mój grzech. Odpowiedzią jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu zgodnie z Pismem, a potem także Jego zmartwychwstanie zgodnie z Pismem. W tym kontekście możemy zrozumieć też to, co jest zaraz potem, że ukazał się Kefasowi, a potem 12, a potem więcej niż 500 braciom równocześnie, potem Jakubowi, a na końcu mnie, To jest taka klamra niesłychana, Kefas i Paweł. Dlaczego się najpierw ukazał Kefasowi? Dlatego, że spośród 11, po śmierci Judasza, spośród 11, Kefas był człowiekiem, który w tym czasie męki i śmierci Jezusa nagrzeszył najwięcej. Żaden z apostołów nie zgrzeszył tak jak Kefas, wypierając się Jezusa 3 razy, zaprzeczając tym 3-krotnym wyparciem się Pana, zaprzeczając tym wszystkim swoim zapewnieniom wypowiadanym na ostatniej wieczerzy, choćby wszyscy uciekli, choćby trzeba było życie oddać za Ciebie, nie? Tyle tego wszystkiego, tych wszystkich deklaracji, a potem trzykrotnie, nie znam, nie wiem, o czym mówisz, nie znam tego człowieka. Więc właśnie temu, który najwięcej nagrzeszył, temu się Jezus pokazuje jako pierwszemu, ukazał się Kefasowi, potem pozostałym. W tym krótkim zapisie widzimy tak naprawdę priorytety Boże, widzimy priorytety Jezusowe. Przyjście Jezusa, śmierć na krzyżu, wszystko jest z racji na grzesznika. I ja potrzebuję o tym wiedzieć. Ciągle, codziennie potrzebuję o tym wiedzieć. I codziennie potrzebuję to kłaść jako fundament pod wszystko, co robię w Kościele. Nie? Bo jak tego nie kładę jako fundamentu, to albo mi w końcu braknie motywacji, albo powodów, albo zacznę robić coś, co będzie naprawdę w Kościele głupie, niepotrzebne. Nie. Jak zaczynacie tworzyć krąg domowego Kościoła, nie tworzycie kółka dyskusyjnego, nie? Zespół synodalny też nie jest grupką do debaty. Jest wydarzeniem w Kościele. Co jest fundamentem w Kościele? Fundamentem jest kerygmat, który głosi: Jezus Chrystus umarł za mój grzech. Ja jestem pierwszy z grzeszników. Ja jestem pierwszy z grzeszników. O to chodzi w całym wydarzeniu wiary. Potem widzimy tę nowinę dzisiaj zrealizowaną w wydarzeniu. Jest kobieta, która jest ocalona, nie, przez jej wiarę, ale też Jezus pokazuje sekret tej kobiety, sekret jej hojności, sekret jej miłości, którą ona mu okazuje, płacząc na stopy, myjąc je łzami, ocierając włosami, namaszczając te stopy, całując je. Nie? Co jest sekretem tej miłości? No, sekretem jest świadomość, że mi przebaczono. Świadomość, że mój grzech został przekreślony przez Jezusa. Że ten Jezus mój grzech przybił do krzyża razem ze sobą i na tym krzyżu mój grzech umarł z Jezusem.
świadomość tego jest tak przynaglająca, nie, że musisz to okazać najhojniej jak potrafisz, nie zważając na nic. To jest dokładnie to, czego brakuje temu faryzeuszowi. Nie? Zaprosił Jezusa, ale zaraz na progu domu, do którego go zaprosił, pokazał mu dystans. Nie? Ani go nie przywitał, ani mu nie dał pocałunku, ani mu nie dał nogi do nóg, wody do nóg, ani mu nie namaścił głowy. I ten dystans, ten brak zaangażowania, z czego wynika? No, bo on ma poczucie, że mu bardzo mało odpuszczono, albo w ogóle ma poczucie, że jemu nie ma nic do odpuszczania, nie? Jemu nie ma nic do odpuszczania. Ale ona po prostu eksplodowała miłością, ale źródłem tej eksplozji jest doświadczenie rozgrzeszenia, jest doświadczenie wybaczenia. To musi być ciągle i ciągle czynione znanym. To jest prawda, której nie wystarczy usłyszeć raz. Musi być przeżywana aktualnie. A to, na ile aktualnie nią żyjemy, widać po miłości, którą mamy w stosunku do Jezusa, w stosunku do sióstr i braci. Widać po miłości, po hojności, nie, w spotkaniu, w relacji. Pierwsze jest pierwsze. Zawsze. Oby.